Celem audytu jest potwierdzenie zgodności z wymaganiami, czy spełnione zostały wymagania, które zawarte są w odpowiednich standardach, czy to w normie ISO 14001, czy w rozporządzeniu EMAS, czy też wymagania inne, które stawia sobie organizacja w ramach wdrażania, potem utrzymania systemu zarządzania środowiskowego. Kolejnym bardzo istotnym celem audytu jest właśnie wskazanie obszarów, które można doskonalić w ramach systemowego podejścia do zarządzania. Tych obszarów jest wiele i bardzo często audytorzy skutecznie prowadzący audyty zauważają takie obszary wśród swoich kolegów, koleżanek realizujących poszczególne działania w firmie, które właśnie mogą być doskonalone. Oczywiście bardzo istotnym i jednym z ważnych celów jest ocena efektów działalności środowiskowej, gdzie tutaj należy nawiązać zarówno do skuteczności realizacji działań korygujących, do realizacji działań zapobiegawczych, czy do tego, jakie cele organizacja sobie zakłada i jakie efekty działalności środowiskowej dana organizacja chce osiągnąć. Bardzo ważnym celem audytu jest również ustalenie, czy funkcjonujący system zarządzania jest skuteczny, czy jest efektywny, czyli nie tylko czy w ramach systemu zarządzania organizacja spełnia założone cele, ale również czy nakłady w stosunku do efektów środowiskowych, jakie organizacja chce osiągnąć, faktycznie przynoszą efektywność ekonomiczną.